Minęły 4 miesiące od wyjazdu, a mi szczerze powiedziawszy, głupio po takim czasie dodawać vloga, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Troszeczkę było problemów odzyskiwania materiału, ale się udało. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Miłego oglądania. Jesteśmy już właśnie podczas naszego lotu docelowego. Lecimy najpierw do Bangkoku, a potem będziemy kierować się na południe Tajlandii. Ten lot jest troszeczkę bardziej prestiżowy i wygodny. Jest więcej miejsca, jest dwupiętrowy samolot. Wylecieliśmy o 23:30 z Krakowa. O 7:00 byliśmy już na miejscu w Dubaju i teraz o 9:40 mamy kolejny lot już prosto do Bangkoku. Także przed nami 6 godzin lotu i myślę, że już coś bardziej konkretnego opowiem wam w Bangkoku, bo tu naprawdę nie ma jak nagrywać. Dopiero tu jest początek vloga i w tym momencie witam się z wami. Ogromne jest to lotnisko. Szkoda, że przylecieliśmy jak jest ciemno, bo nie zobaczymy Bangkoku od razu, ale myślę, że dzisiaj już jakiś krótki spacer zrobimy, taki zapoznawczy. Jest 19:30, w Polsce 15:30. Patrzcie, jakie mam dwa plecaki. Znaleźliśmy miejsce, gdzie wymieniliśmy kartę SIM. Teraz zamawiamy taksówkę, jedziemy do hotelu. Powiem wam, że to było tak niemiłe uderzenie powietrza. Jest tak duszno, tak parno. Naprawdę trzeba się przyzwyczaić, bo no, nie potrafię tego opisać, tak? Welcome to Thailand. Welcome to Bangkok. We got two lovely couples. What's your name? No, it's my brother. Oh, is it? Sorry. What's your name? Maciej. Nice to meet you. What's your name? Anna. Anna. Nice to meet you, Anna. Have a nice trip. Thank you. See you later. Where are you from? Poland. Poland. Oh, nice. No, także taki zapach takiego jedzenia starego. Jak możesz opisać to? Stare śledzie i zgniłe jaja. Fuj. Nie no, myślę, że... da się przyzwyczaić. Ready, press button. Powiem wam, że podziwiam tego pana za to, jak jest ubrany. Ja po prostu bym się ugotowała. Jesteśmy właśnie w pierwszym hotelu. Jest godzina 21. Jestem tak zmęczona. Sakra. Straszna jest tu przepaść między powietrzem na zewnątrz, a w hotelach. Tak przytulnie, normalny standard, fajnie. Ciekawie, bo dwie książki są tutaj. No. Są po angielsku. Nauki Buddy i Nowy Testament. No. Jest tak, że orzeszki są, nawet szlafroczki mamy. No, mówiłam już, także ogarniemy się teraz. Chcę zobaczyć, bo jest też siłownia, jak wygląda basen i idziemy do centrum coś zjeść i pozwiedzać, także widzimy się pewnie już tam. No i idziemy obczaić teren. Dzisiaj dużo wam nie nagram, jest ciemno dosyć, zobaczymy, jak tam to będzie wyglądało. Poczekaj, żebyśmy my się Anka nie zgubili tutaj jeszcze, bo to jest jeszcze ważne. No. Ale jest tak duszno, ciężko się przyzwyczaić, nie? Orientacja w terenie nas uratuje. No.
Uważaj na samochody. Ty masz dobrą orientację w terenie, ja mam złą. Uważaj, bo auta jeżdżą tutaj jak... Tutaj ludzie jeżdżą, wiesz. To jest wolna Amerykanka. Pierwszy dzień o normalnej porze w Bangkoku. Idziemy właśnie na śniadanie. Zobaczymy, co tu serwują na śniadanie. Śniadanie jest podobno międzykontynentalne, także nie będą tu tylko tajskie potrawy. Tak wygląda moje śniadanie. Mamy tutaj jakiś chleb. Chleb w jajku. Warzywa jakieś tajskie, pomidorki, ser. A tutaj owoce, kawka. Powiem wam, że jest tu mega, mega duży wybór. Śniadanie było mega dobre. Powiem wam, że cieszę się, bo tutaj w ogóle nie ma ciast, jakichś słodkich rzeczy i przynajmniej je się dużo owoców i nie przytyje tak jak w Grecji czy we Włoszech. Maciek coś nie trafił, bo wziął jakiegoś trefnego omleta. Był płynny w środku, ja takich nie lubię. A ja wzięłam sobie na pewniaka tosty w jajku, jakieś inne tosty, serek i warzywa, także mega dobra. Teraz niestety zaczęło padać, zaczęło lać, mam nadzieję, że szybko minie, bo chcemy iść zwiedzać, mamy dzisiaj cały plan dnia. When the fever's gone and the rose to dust, I touch down Sunday to tie the loose ends up. With a pocket full of that gypsy stuff, I heard you calling me, calling me, calling me through the dissonance. I've been known to run just to feel the rush, but the dying sun illuminates so much. It's hard to see beyond what's inside, but when you tilt the light, I realize 4,000 nights I've been a restless soul, just wasting time digging up fool's gold. It took 1,000 nights being on my own for me to find. Idziemy właśnie spróbować Red Bulla. Wiecie, że Red Bulla wynaleziono w Tajlandii i właśnie pierwszy Red Bull powstał właśnie tutaj. I nie wygląda on tak jak nasz polski Red Bull. Zaraz wam pokażę. Jaki rodzaj chcesz? Spójrzcie, czekaj, przesuń się. Klasyk. Nie będę klasyka. A to co to jest? To klasyczny, nie? Tylko, że mniejsze opakowanie. Nie wiem. Chyba tak. To chcesz? To jest syrop. To jest to właśnie taki strasznie skondensowany w postaci takiego syropu. W ogóle nie przypomina takiego polskiego Red Bulla. Spójrzcie, jak to wygląda. A to pokaż tą buteleczkę. To jest taka sama, tylko że to jest mniejsza. Nie, to coś chyba jest czegoś innego. Dobra. A to jest klasyczny Red Bull? No to ja chcę ten. Ale patrz, to jest wykupione tutaj, wszystkie są wykupione. Nie, bo jest to tu. Dobra, bierzemy takiego. Oła. Strasznie słodki. Strasznie słodki. Bierzemy właśnie sticky rice. Nasza pierwsza taka tajska potrawa, w sumie kupiona na mieście, bo wczoraj nie kupowaliśmy kompletnie nic. Wygląda tak, że macie ryż w pojemniczku i mango. Sticky rice mango. Dla mnie jest za słodki. To możemy go rozcieńczyć wodą na przykład. To jest Ania. Deser. Ja chcę takie sama. Nie, no to razem sobie zjem. Mamy tak, mango, sticky rice i kokosowy ten. Co to jest kokosowego? Nie wiem, chyba sok. Sok z kokosa chyba. Jeszcze ale sam ryż, powiem wam, że... Sam ryż jest przepyszny, naprawdę. Dawno takiego nie jadłam dobrego ryżu. Jest jakieś dziwne ziarenka. Powiem wam, że strasznie się tu ciężko oddycha, naprawdę. Bez porównania po prostu. Dzisiaj ostatni dzień tutaj, pierwszy i ostatni na zwiedzanie. Jutro z samego rana wyruszamy. Będziemy wracać do tego. Co? Nie
nie będziemy wracać do Niemczech. A no, ale mówię, taki rozpoczynający ostrożnie naszą podróż. Jest Bangkok, kończymy Bangkokiem, ale zdecydowanie w takim mieście nie wytrzymałabym długo. Jutro wyruszamy w kolejne miejsce. Jesteśmy teraz w Pałacu Królewskim. Patrzcie, jakie mam widzianko. Dobra stylóweczka. Zapłaciłam za to 200 batów. Szukamy? Maciek znalazł na TripAdvisor miejsce jedzenia. Z jakimś dobrym jedzeniem. Tutaj czuję, że z taką pozawysiłkową aktywnością fizyczną to naprawdę aż schudnę, bo dzisiaj już mamy z 20 tysięcy kroków, a jest środek dnia. Jeszcze gdzieś mamy w planach iść dzisiaj na masaż, tajski masaż w podróży. Moja szyja tu po prostu prosi o pomstę do nieba. O. Szukamy jakiegoś jedzenia. O, pad thai, co zjemy. Dobra, chodź tutaj. Wchodzimy? Nie. A co to jest? No tutaj jest taka tradycyjna ich taka. Tam jest, no nie ma żadnych takich, albo jako kurczaka, albo krewetki, nie? Okej. Okay. Chcesz kurczaka czy krewetki? Krewetki. Też mogę krewetki w tym, no. Powiem wam, że to jest taka przepaść temperatur, że strasznie zimno jest, jak się wchodzi takim rozgrzanym. Thank you very much. Thank you. Ja mam coconut soup with chicken, a little bit of spicy. Tutaj mam lemon smoothie. A ty co masz? Ja mam pad thai z krewetkami I chyba mango smoothie. Mega to wygląda. Zupa bardzo dobra, chociaż powiem wam, że są w niej takie elementy typu imbir, że się nie da całej zjeść, jest mega syta. I to jest a little bit of spicy, a jest tak ostra, to nie wyobrażam sobie, co by było, jakbym wzięła tak w pełni ostrą. I powiem wam, że ten limonkowy smoothie jest bardzo słodki. Maćka mango jest o wiele lepszy, nie jestem w stanie go wypić. Wzięłam sobie wodę gazowaną. Można pić słomką z góry i wtedy nie jest aż takie słodkie, bo cukier jest na dole. Aha, no to zaraz spróbuję. Pad thai jest bardzo dobry, naprawdę. Następnym razem sobie to wezmę. So we didn't buy tickets yet. Airplane booking. Airplane. Yeah, airplane booking. What time booking? We didn't buy tickets yet, but it will be probably, I would say, 12:40 flight. Oh, we have to do today and booking and. So we need to leave hotel at 9:10, something like that. 9:10 leave 9, hotel. 10. You booking and a ticket? No booking? No, not yet. I will buy. Today I take you go booking. Wracamy na jedzenie do hotelu taksówką. Mamy kawałek od Pałacu Królewskiego. Obok tego znaleźliśmy restaurację. Maćka łapie jetlag, a ja jestem w pełni sił. Naprawdę o wiele dłużej spałam w samolocie. Jeszcze wypiłam kawę mega mocną i Red Bulla, takiego prawdziwego Red Bulla. I wybieram się na siłownię. Mam zamiar trochę poćwiczyć, a potem na basen. Maciek się pewnie prześpi, a wieczorem ruszamy jeszcze pozwiedzać troszeczkę może centrum. Zobaczymy. Jutro już przedostajemy się w inne miejsce. Przed nami ciężki poranek, bo spałam tylko jakieś 4 godziny. Jestem mega niewyspana. Jesteśmy właśnie na lotnisku w Bangkoku. Opuszczamy Bangkok, jedziemy do naszego drugiego miejsca docelowego.
Znajdujemy się w prowincji Krabi, dzisiaj już jesteśmy drugi dzień. Jesteśmy w miasteczku Aonang, to jest największa, jedna z większych baz wypadowych. Każdego dnia coś sobie planujemy. Dzisiaj na przykład wynajmujemy motor i będziemy jechać na Krabi Tiger Temple. Maciek właśnie będzie jechał pierwszy raz na motorze. Powiem wam, że się trochę cykam. Tam pan go uczy, jak się uruchamia i wszystko robi. Dojechaliśmy właśnie na miejsce. Powiem wam, że troszeczkę byłam zestresowana trasą. Tutaj jest ruch lewostronny i ciężko się przestawić. Thank you. Zamówiłam sobie pad thai i świeżego kokosa, bo czeka nas długa droga, 40 minut po schodach w górę. Patrzcie, jak ładnie wygląda. Kaj? Bawisz by się chciał. Ojejku, jejku, jaki jestem kochany. Zbliżamy się właśnie do świątyni. Patrzcie, pierwszy raz na żywo widzę małpy. Ale kochane. Jakie dobre, jakie dobre. Pycha, pycha. Tysięcy kroków w górę, cały czas przez schody. Powiem wam, że konkretny trening. Dokładnie mamy 1237 schodów w górę. To będzie trening życia. Moi drodzy, doszłam. Nie wyglądam wyjściowo. Nigdy chyba nie byłam w takim stanie, ale to jest po prostu przepięknie. Tego nie da się opisać, odzwierciedlić w żadnym wideo. Patrzcie. Majka. Jestem czerwona jak burak. Jeszcze padało, tak pokropywało. Są niskie sufity strasznie. Wchodzimy teraz do świątyni. Trzeba zdjąć buty. Maćka teraz wszyscy będą zaczepiać, bo założył koszulkę z flagą Polski. Każdy krzyczy Lewandowski. Jedziemy dzisiaj na Rayleigh Beach, gdzie są cztery podobno najpiękniejsze plaże, jedne z piękniejszych w Tajlandii. Także mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać wam. Dzisiaj taki dzień na plaży, wczoraj było aktywnie, a dzisiaj bardziej odpoczynek. No, jeszcze nie byłam w ogóle, będąc tutaj, na żadnym masażu tajskim. Więc warto byłoby się wybrać. No. Tutaj kupujemy bilet. I tutaj czeka określona liczba osób. I taką łódką będziemy płynąć na Rayleigh Beach. Kosztuje to 100 batów, także spoko, taniutko, 1000 zł. Ej, wiesz co? Kupiłabym jakiegoś szejka.
Sobatów potrzebujesz? 200 opcji. A tu pani robi bilet. Czekaj, aż się zbierze parę osób. O kurde, wiem czego zapomniałam. Kremu. A, trudno. Najwyżej nas spali. No. Dopłynęliśmy na pierwszą plażę, ale jest tu strasznie tłoczno, więc idziemy na jakąś inną, bardziej odludnioną. Cudna jest. Powiem wam, że jak z pocztówki są te widoki. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak ładnie. Zapytałam pana, ta plaża nazywa się Riley West. Idziemy na jakieś inne, mniej tłoczne, bo tu jest naprawdę dużo ludzi. Ale nie dziwię się, bo tu dopływają wszystkie łódki. A, to jest pierwsza, nie? Rayleigh Beach tutaj. Rayleigh Beach. To jest Pranang Cave, tu są jaskinie. Tu można do jaskini też się przejść. I tu jest Rayleigh East. I tam podobno Rayleigh East jest bardzo fajny. Okej, okay, no to co? Idziemy. To już inny klimat. Inny klimat plaży, całkowicie. Spójrzcie, jak drzewa są tknięte przez wodę. Ciepła? Nie taka gorąca. Bo w Aonang mieliśmy dosłownie gorącą wodę. Tu jesteśmy na Rayleigh East Beach. Wypadałoby znaleźć opaszcz, są pewnie jakieś te. No bo czy moglibyśmy nawet taką całą obejść. Możemy iść tutaj, teraz zobaczymy co jest tutaj i przejdziemy tutaj, myślę, że będzie spokojnie. No, zobaczymy, dobra. Zobaczcie, co tam jest? Wiesz co? To jest molo, to jest tutaj. Nie, ale są też łódki odpływają, więc też jest jakiś ruch większy. To jest jaskinia księżniczki chińskiej. Księżniczka zginęła w czasie wieku przed naszą erą. I ludzie nadal wierzą, że duch tej księżniczki jest w jaskini i przychodzą tutaj z prośbami do księżniczki. Jak prośba się spełni, to w ramach wdzięczności kładą tutaj właśnie takiego penisa. Wszędzie tu są penisy. Zobaczcie za moją twarz, ale jestem cała czerwona. Wczoraj się spaliliśmy. Janusze podróżowania nie wzięliśmy kremu z filtrem na plażę. Słońce w tym okresie wydaje się naprawdę lekkie, a było, no, trzasnęło nas. Teraz znajdujemy się na trasie do Emerald Pool. Są to takie, jest takie niebieskie jeziorko, przepiękne podobno. Myślę, że uda mi się wam nagrać. A dzisiaj jesteśmy ostatni dzień w Aonang. Jutro przemieszczamy się łodzią na Koh Phi Phi i tam będziemy zwiedzać. Mam nadzieję, że uda nam się ponurkować, zobaczyć kilka ładnych plaż. Dzisiaj wypożyczyliśmy skutery, już drugi dzień z rzędu. Nie drugi dzień, przedwczoraj pożyczaliśmy. Jesteśmy strasznie zmęczeni, taka droga naprawdę daje w kość. Tutaj jest troszeczkę kiepsko, bo już o 18 się ściemnia, a wiadomo, ciemniej, bardziej niebezpieczniej na drodze, także trzeba się streszczać. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać wam fajny materiał już dzisiaj. I zamówiłam sobie jedno chyba z moich ulubionych dań na słono. Jest to pad thai z kurczakiem, jest przepyszne. Także odpoczywamy i idziemy w trasę, bo trochę drogi przed nami. Chcemy wybrać. Czemu brudną? No bo tą taką dżunglą chcemy iść, fajniejszą, nie? No. Dłuższą. Mniej ludzi. Tu jest Blue Pool. A gdzie są wodospady? A Emerald Pool jest tutaj! Czyli to jest Emerald Pool, a szmaragdowe jeziorko to jest to!
No niestety, moi drodzy, do Blue Pool nie można wejść. A od kiedy do kiedy można? No nie można od maja do września, to można od października do kwietnia. Od maja do września nie można. Ale słabo. I patrz, płacimy, a nie zostaliśmy poinformowani. Pytać pana, czy... czy faktycznie nie można wejść. Kurde, słabo.